dziś na moim kanale będzie top 5 moich ulubionych sezonów LEGO Ninjago. Zapraszam do oglądania. Przypominam, żebyście zostawili łapeczkę w górę, subskrypcję, bo mamy i 266, było 268, więc mam nadzieję, że podrośnie, a nie maleje. Bo pamiętajcie, na 400 subskrypcji konkurs, dopóki nie bijecie, nie idzie konkursu, na 300 Q&A robię. Dobra, w tym odcinku powiem wam top 5 moich ulubionych sezonów LEGO Ninjago. To nie było takie łatwe, ale no nawet się znalazło. Kilka z tych zdjęć właśnie przypomina te sezony, które ja najbardziej lubię. Dobra, my przechodzimy do miejsca piątego. Miejsce piąte zajmuje LEGO Ninjago Master of Spinjitzu. Sezon czwarty. Turniej żywiołów. Sezon był fajny. No jedyne, no Sensei Garmadon był na przykład. No, to miał content, wszystko, czekał się na kolejny odcinek, więc zasługuje na miejsce piąte. Teraz pokażę jeszcze jeden z każdych zestawów ulubiony z każdego sezonu. Sezon czwarty to LEGO Ninjago DBX Toy. Ten zestaw najbardziej mi się podobał, nie mam go niestety w swojej kolekcji, ale jakbym mógł kupić, to bym kupił. Dobra, przechodzimy do miejsca czwartego. Miejsce czwarte zajmuje LEGO Ninjago Master of Spinjitzu, sezon piąty, opętaniem. Sezon jest bardzo fajny, ale nie aż tak fajny jak inne. Zasługuje na miejsce czwarte oczywiście. No, były duchy, to jedna z fajniejszych rzeczy. Ninja mają fajny ubiór. Ninja zostaje ninją. Morą, powrót do tych przeszłych lat. Jeszcze możemy spotkać Sensei Garmadona. To jest naprawdę fajny sezon, ale nie aż tak jak inne. Standardowo pokazujemy teraz zestaw. A czwartemu, macie piątemu sezonowi, czyli czwartemu miejscu, przypada zestaw. Motocykl tych złych, tych duchów podoba mi się. Może go zakupię, bo tylko 4 zł ponad cenę katalogowej. Zawiera 3 minifigurki ducha. Tego zwykłego mistrza łańcuchów i Zaina. Dobra, my przechodzimy do miejsca trzeciego. Miejsce trzecie zajmuje sezon LEGO Ninjago, sezon 11. Obejrzałem już 15 odcinków od 9. To już jest mega sezon. Naprawdę. Już cała pustynia, wszystkie węże przelecieliśmy. W 16 odcinku już będzie wszystko wszyściutko o tych śnieżnych samurajach, więc nie mogę się już doczekać. Bardzo ten sezon mi się podoba. A my przechodzimy do zestawu i do sezonu, no do miejsca drugiego. Trudno było mi wybrać, ale wybrałem katanę 4x4, aż 5 minifigurek. Lubię te czerwone samochody. No Kaja, mam na przykład katanę VXL, no chyba VXL czy coś takiego. Jeszcze zobaczę. Ten z 8 sezonu, tą na pewno kupujemy. Więc przechodzimy do miejsca drugiego. Miejsce drugie zajmuje sezon LEGO Ninjago. Znaczy LEGO Ninjago sezon 7. Władcy czasu czy bliźniaczy czasu. Obejrzałem wczoraj caluciutki sezon. Bardzo mi się to podobało. I też oni mogą byli jeszcze starzy, na przykład ten rodzice Kaja albo Wu się tak starzeli, a potem się uratował. Ten sezon jest mega, mega. No i zasługuje na miejsce drugie. A teraz przechodzimy do miejsca pierwszego, tylko jeszcze pokażmy jeden z zestawów. Zestaw, który zajmuje drugie miejsce z sezonów tych, no wiecie o co mi chodzi. To jest żelazne Fatum, fajny zestaw, też niestety nie mam. No wszystkich tych zestawów, co pokażę i pokazałem, nie mam, niestety. Ale bardzo one są fajne.
sezon tak samo. Tutaj znajdziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć minifigurek. Sensei Yao mam właśnie z tego sezonu. I z tego sezonu mam jeszcze Zeina i Kayan. Tu akurat w tym zestawie ich nie mam. Tutaj w tym zestawie znajdziemy aż dwóch bliźniaków czasu. Mega zestaw. Przejdźmy do miejsca pierwszego. I miejsce pierwsze zajmuje Lego Ninjago. Reaktywacja. Piękny sezon, naprawdę. Wow, nie ma co tu dużo mówić. To jest must have. Ten sezon to must have. Ja tutaj zestawu tak jakby nie mam ulubionego. Może, no dobra, pokażę wam, jeżeli znajdę zdjęcie. I będziemy kończyć ten odcinek. Moim ulubionym zestawem jest Lego Ninjago 70721. Tutaj znajdziemy Kaja i Kryptora. Fajny myśliwiec, niestety go nie kupiliśmy już w żadnej cenie. Patrzyłem niestety. Dobra. My już kończymy ten odcinek. Subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie, żegnajcie i napiszcie w komentarzu waszą top 5 ulubionych sezonów Lego Ninjago. Napiszcie, czy moje sformułowanie wam się podoba. No i napiszcie, jakie z tych sezonów najbardziej wam się zestawy podoba. No, zestaw jeden podoba, nie zestawy. Dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczcie inne odcinki, mianowicie na przykład recenzję zestawu LEGO City 60224 albo recenzję magazynu LEGO Ninjago Legacy 2 na 2019. Kończę i siema!